Cześć z tej strony Krzysiek KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym wytłumaczę Wam, po co właściwie używać instrukcji if else if. Przechodzimy do kodu. Mamy proste zadanie. Oto zmienna typu int o nazwie number, która posiada wartość 10. Przypisałem ją tutaj na sztywno, oczywiście w Waszych aplikacjach ta wartość może zostać pobrana, wylosowana i tak dalej. Nasze zadanie polega na tym, żeby sklasyfikować wartość tej zmiennej do jednego z czterech przedziałów. Oto te przedziały. I tak oto mamy przedział p1 od minus nieskończoności do minus 25, przedział p2 od minus 25 do 0 i tak dalej. Poza tym zauważcie, że mamy raz nawias okrągły, raz nawias kanciasty, co znaczy, że jeżeli napiszę, że nawias jest okrągły, to znaczy, że liczba minus 25 nie należy do przedziału, w tym przypadku p1, a jeżeli mamy nawias kanciasty, to znaczy, że ta liczba minus 25 do przedziału p2 należy. Zauważcie również, że użyłem pojęć minus in i inf, czyli minus nieskończoność i nieskończoność. Jest to, taka umowna, jest to taki umowny zapis, ponieważ jak wiemy, komputer nie jest w stanie przechować minus nieskończoności albo plus nieskończoności i są to po prostu pewne graniczne wartości, które w tym przypadku typ int może przyjąć. Ale dla przejrzystości zapisu zastosowałem już właśnie takie symbole. I teraz jak sprawdzić, do którego z tych przedziałów należy wartość zmiennej number? Mamy pierwszy sposób. Możecie użyć cztery instrukcje IF. Po prostu piszecie, jeżeli number jest mniejszy od minus 25, no to jest to przedział pierwszy, prawda? Wypisujemy po 1. Jeżeli number jest większy bądź równy od minus 25, większy bądź równy, bo nawiasik kanciasty, a to znaczy, że liczba minus 25 należy do przedziału P2, a to znaczy, że nasz number musi być większy bądź równy minus 25. Więc jeżeli nasz number jest zatem większy bądź równy od minus 25 i jednocześnie jest mniejszy. Bądź równy od zera. Tutaj też nawias kanciasty, więc mniejszy bądź równy, to znaczy, że jesteśmy w przedziale P2. I tak oto mamy jeszcze kolejny warunek który pozwoli sprawdzić, czy nasza zmienna jest w przedziale P3. I jeszcze jeden warunek, i jeszcze jeden if, który pozwoli sprawdzić, czy liczba jest większa bądź równa od 25, ponieważ tu również mamy nawiasik kanciasty, czyli żeby liczba była w przedziale P4, żeby wartość zmiennej number była w przedziale P4, to musi być większa bądź równa od 25, i wyżej dalej, czyli aż do tej naszej umownej nieskończoności. Czy ta instrukcja, czy te instrukcje, bo tu są cztery instrukcje if, czy one są dobrze? Uruchommy nasz kod. Zobaczmy. No, niech się uruchomi. No, jest przedział P3. Ma to sens. Faktycznie liczba 10 jest w dziesięćdziesiątym przedziale. Może zmieńmy sobie na jakąś liczbę, na przykład 1, albo może minus 1. Uruchommy naszą aplikację. I faktycznie mamy tutaj przedział P2. No, wszystko się zgadza. To o co chodzi. Jest tutaj jedna ukryta wada tego rozwiązania, której być może na początku nie widać, ale ona jest i musicie o tym pamiętać. To są cztery niezależne instrukcje if. Co to znaczy cztery niezależne instrukcje if? Znaczy to tyle, że w momencie, kiedy chcę sprawdzić, do którego z czterech przedziałów należy zmienna number, a raczej wartość tej zmiennej, to w tym momencie zawsze sprawdzę cztery ify niezależnie. I nawet jeżeli okaże się, że mój number będzie już w przedziale pierwszym, czyli w przedziale P1, i ten if zajdzie, i nie ma sensu sprawdzać dalej. Zauważcie, te przedziały są rozłączne. Jeżeli liczba znajduje się w przedziale P1, to nie ma najmniejszych szans, żeby znalazła się w przedziale P2, P3 czy P4. A jednak te ify z racji, z racji tego, że są czterema niezależnymi instrukcjami, będą sprawdzały dalej. Czyli nawet jeżeli number będzie w tym przedziale, to i tak będzie sprawdzenie, czy jest w tym przedziale, i tak będzie wykonywała się ta instrukcja IF, i tak będzie wykonywała się ta instrukcja IF. W takim programie jak tutaj mm, nic się nie dzieje, tam cztery razy IFA sprawdzić to nie jest długo. Ale wyobraźcie sobie teraz, że musicie w ten sam sposób sprawdzić milion liczb, które pobieracie z jakiegoś innego miejsca, być może z pliku, być może przez jakieś res API, być może z bazy danych, i musicie milion liczb zbadać, sklasyfikować, czy należą one do pewnego przedziału P1, P2, P3, P4. I pytanie brzmi, co wtedy? No wtedy macie 4 miliony operacji za każdym razem niepotrzebnie wykonywanych bo ja się pytam po co sprawdzać te trzy ify w momencie kiedy wiemy że ten if jest prawdziwy i wiemy że przedziały są rozłączne warunki są rozłączne czyli jeżeli ten warunek zachodzi to ja mam 100% pewności że na pewno nie zajdą te warunki przecież te sprawdzenia są bezsensowne wtedy prawda więc jeżeli macie warunki rozłączne jeżeli macie pewność, że jeżeli jakiś warunek zachodzi, a inne nie zachodzą, to zapominamy o tej konstrukcji, którą mamy tu, komentujemy ją w tej chwili i przechodzimy do innej konstrukcji, do konstrukcji if, else, if, else. Tak sobie ją zapisałem, czyli do instrukcji, w której mamy if, później kolejne else, if, else, if, else, if i na końcu ewentualnie else. Czym ona różni się od tej wcześniejszej konstrukcji? Tutaj, jeżeli sprawdzamy dany warunek, na przykład ten pierwszy warunek i okaże się, że number jest mniejsze od minus 25, to macie 100% pewności, że kolejne warunki już nie będą sprawdzane. No bo po co to sprawdzać, skoro my już wiemy? Tylko uwaga, ta instrukcja, ta konstrukcja jest prawidłowa. Jej użycie jest prawidłowe tylko wtedy, kiedy warunki są rozłączne. Jeżeli chcecie sprawdzać warunki, które nie są rozłączne, czyli na przykład sprawdź, czy liczba jest parzysta, i również interesuje mnie sprawdzenie, czy ta liczba jest większa od 10, to to nie są warunki rozłączne, no bo jak liczba jest parzysta, to nie wyklucza faktu, że może ona być faktycznie większa od 10. W takiej sytuacji if, else if, else if else nie będzie dobrym rozwiązaniem. To się przydaje tylko wtedy, gdy warunki są rozłączne. Czyli tak jak u nas. Zobaczcie, jeżeli coś jest w przedziale pierwszym, to znaczy, że nie może być w innych. Świetna sprawa. Jeżeli ten if zachodzi, to nie interesują mnie już kolejne ify. Kończymy sprawdzanie. Skończyło się na jednym tylko sprawdzeniu, na jednym tylko ifie. I w taki oto sposób widzicie, jak if else wydajnościowo, if else if, przepraszam, wydajnościowo skrócił nam. Działanie naszej aplikacji. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, kiedy konstruujemy warunki dla if wersji, mogę sobie pozwolić na swego rodzaju skrócenie warunków, no bo jeżeli wiem, że liczba jest mniejsza od minus 25 i ten if nie zaszedł, to znaczy, jeżeli w tym ifie sprawdzamy, że liczba jest mniejsza od minus 25 i ten if nie zaszedł, to jeżeli idę do kolejnego ifa, to ja już wiem, że ta liczba na pewno wartość pod zmienną number na pewno nie może być już mniejsza od minus 25. No, bo kurczę, pierwszy i w nie zaszedł. Dlatego w kolejnym warunku nie muszę już pisać number jest tam większy bądź równy od minus 25 i number jest mniejszy bądź równy od zera, ponieważ ta część warunku już jest na pewno spełniona. Możemy to skrócić. Więc kolejna rzecz: skracają wam się warunki przy odpowiednio ułożonym, e, ułożonej konstrukcji else if. I w taki oto sposób wyjaśniłem Wam, na czym polega różnica w używaniu czterech instrukcji if, pamiętacie? A używaniu jednej konstrukcji if else, if else którą możecie użyć dla warunków rozłącznych. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat rzeczy dotyczących programowania, dotyczących Java i nie tylko, również innych języków, zapraszam na kolejne nagrania na moim kanale. Natomiast w opisie o tego filmu znajdziecie również link do mojej strony, na którą serdecznie Was zapraszam. Na dzień dzisiejszy to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!